Lubicie zwiedzać Polskę i wydaje wam się, że widzieliście już niemal wszystkie atrakcje? Zebrałem dla was kilka najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce, które mogą zaskoczyć nawet największych weteranów turystyki. Od największego średniowiecznego wychodka w Europie po tajemnicze miejsca nad i pod ziemią, a nawet miejsca dla miłośników urbexu i opuszczonych miejsc z atomową przeszłością, a to dopiero początek. Nie zanudzając, zapraszam do oglądania tego filmu i tak dla przypomnienia nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi filmami. Teraz przenosimy się nad polskie Malediwy, naprawdę są piękne i naprawdę toksyczne. Jezioro Turkusowe w Koninie zachwyca nietypowym kolorem wody, który na myśl przywozić może piękne plaże na Malediwach czy Seszelach. Ale uwaga, tu nie zobaczysz na horyzoncie palm, zamiast tego są kominy pobliskiej elektrowni. W przeciwieństwie do Seszeli, tutaj lepiej nie pływać, bo zamiast oparzeń słonecznych można nabawić się poparzeń skóry od chemikaliów zawartych w wodzie, do której dawniej odprowadzone były odpady z elektrowni. To właśnie w związku z ich mineralizacją jezioro przybrało ten błękitny kolor. Radzę podziwiać i robić zdjęcia na Instagrama z bezpiecznej odległości, gdyż teren wokół jest bardzo grząski. Ogólnie spacerowanie w bliskiej odległości jest zakazane i można za złamanie ponieść konsekwencje prawne. Tak samo jak za zwiedzanie kolejnego miejsca w Żarnowcu, gdzie mieliśmy mieć polską elektrownię atomową, która prawie powstała, ale właśnie słowo prawie nie użyłem bez powodu, gdyż utworzona 40 lat temu inwestycja na miarę ambicji socjalistycznego państwa tuż po jego upadku przegrała z kryzysem lat 90. i presją społeczną po wybuchu tego typu elektrowni w Czarnobylu. Tak oto na Pomorzu powstała spektakularna ruina zwana przez miejscowych Żarnobyl. Normalnie raj dla poszukiwaczy wrażeń w duchu Urban Exploration. I to bez żadnego promieniowania. Opuszczony kompleks to m.in. dwa niedokończone bloki z fundamentami pod parę reaktorów. Wykop pod kolejną taką budowlę jest obecnie zalany wodą, a wszystko przeplata system niedoszłych kanałów odprowadzających wodę do chłodzenia z jeziora Żarnowieckiego. Ostrzegam, że teren jest formalnie zamknięty i zwiedzanie wymaga pozwolenia. Ale nikt nie mówił, że urbex ma być prosty, a dla wtajemniczonych wiadomo o czym mowa. Oczywiście do niczego nie namawiam, ale naprawdę warto to zobaczyć, a braków w ogrodzeniu terenu jest naprawdę dużo. Następnym miejscem dla fanów urbexu jest polskie miasto widmo Borne-Sulinowo, najbardziej tajemnicze miasto w Polsce. Przez kilkadziesiąt lat próżno go było szukać na mapach, w atlasach i spisach, a wszystkie prowadzące do niego drogi niespodziewanie się urywały. Borne-Sulinowo oficjalnie nie istniało, nawet jeśli jakiemuś śmiałkowi udało się dotrzeć do granic zamkniętej strefy, ostatecznie napotykał najeżone drutem kolczastym zapory i budki strażnicze. W latach 30. znajdował się tutaj garnizon wojskowy Wehrmachtu. Po wojnie do miasta wkroczyła armia radziecka i urzędowała w nim aż do 1992 roku. Do dziś można napotykać w jego obrębie pozostałości po stacjonujących tam wojskach, bunkry, koszary i poligon. Podobno pod ziemią istnieje nawet gigantyczna sieć tuneli z koleją wąskotorową, szpitalem, magazynem, tunelami ewakuacyjnymi oraz schronami. Do zwiedzania miasteczka zachęca wytyczony jego ulicami specjalny szlak turystyczno-spacerowy, obejmujący 21 wyznaczonych miejsc i obiektów. To nie tylko świetne miejsce dla miłośników urbexu, jest to jedno z najbardziej niezwykłych i zaskakujących miejsc na Pojezierzu Drawskim. Zachwyca czystym powietrzem, pięknymi terenami i naturalnymi atrakcjami turystycznymi. Odpoczywać w ruchu można tu również na jednośladach. Szlaki rowerowe mierzą łącznie aż 120 km. Kolejnym naturalnym bogactwem tych terenów są wrzosowiska kłomińskie. Jedno z największych wrzosowisk w Europie. Porastający obszar dawnego poligonu wojskowego w pobliżu Borne-Sulinowa. Na terenie wrzosowisk utworzono w 2008 roku rezerwat przyrody, diabelskie pustacie. Kiedy wrzosy zaczynają kwitnąć, aż po horyzont rozciąga się tu mieniący się wieloma odcieniami fioletu dywan, widok odbiera mowę.
Jeśli nie lubisz jeździć rowerem i chodzić po opuszczonych budynkach, może zainteresuje cię twierdza Srebrna Góra. Jest to jedyna górska forteca w Polsce i największa twierdza górska w Europie, a to mówi samo za siebie. Srebrnogórska Warownia to unikatowy obiekt w skali dziedzictwa kulturowego Europy, a także chluba i jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Wybudowana pod koniec XVIII wieku na pograniczu Gursowich i Bardzkich, 600 metrów nad poziomem morza. Do dziś zachwyca imponującymi rozmiarami i architektonicznym rozmachem i wciąż intryguje. Wielu twierdzi, że twierdza skrywa w swoich murach skarby oraz dzieła sztuki zrabowane i ukryte tu przez nazistów podczas wojny. Niektórzy są nawet przekonani, że to właśnie w fortecy znajduje się uznana za ósmy cud świata słynna bursztynowa komnata. Takie pogłoski zdecydowanie rozpalają wyobraźnię. Twierdza Srebrna Góra to potężny kompleks warowny. Składa się aż z 6 fortów i kilku bastionów. W centralnym forcie na 3 kondygnacjach rozmieszczono aż 150 pomieszczeń fortecznych, kazamat. Znajdujące się w nich przepasne magazyny i studnie, zbrojownia, warsztaty rzemieślnicze, a nawet browar. Szpital czy więzienie zapewniały samowystarczalność na kilka miesięcy. Warownie otaczają grube mury i wygląda na niemożliwą do zdobycia. I rzeczywiście, gdy pełniła swoją pierwotną funkcję, nie została nigdy zdobyta. A teraz można dostać się do środka, wystarczy zapłacić 40 zł. Kolejną atrakcją, którą warto odwiedzić na Dolnym Śląsku, a która może niedługo zniknąć z powierzchni ziemi, jest zapomniana świątynia nazistów. W Wałbrzychu, w środku miasta, na wzgórzu, znajduje się nietypowy obiekt. Nazwany jest popularnie mauzoleum lub Totenburgiem, co z niemieckiego oznacza martwy gród. Oficjalnie budowla powstała w celu upamiętnienia 170 tysięcy Ślązaków poległych w czasie I wojny światowej, ofiar wypadków w kopalniach i bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego. Nieoficjalnie mówi się, że obiekt miał mieć związek z nazistami, uroczystościami i okultystycznymi praktykami członków SS. Budynek o surowym, czworobocznym kształcie powstał w latach 1936-1938. Dziś obdarty z nazistowskiej symboliki stoi opuszczony na wałbrzyskim wzgórzu. Warto odwiedzić to miejsce, gdyż tyle samo jest zwolenników wyremontowania miejsca, jak i jego zrównania z ziemią. Nie wiadomo, co będzie z tym tajemniczym obiektem, więc warto go zwiedzić i uwiecznić na fotce, póki jeszcze istnieje. Kolejnym ciekawym miejscem, które nawet trochę budzi grozę, jest kaplica Czaszek w Czermnej. Jest to miejsce dla osób o mocnych nerwach, które pragną odwiedzić najdziwniejsze miejsca w Polsce, sprawiające wrażenie, jakby były wyciągnięte rodem z horroru. Może nawet byłoby to zupełnie normalne, ciekawe miejsce, gdyby nie fakt, że ściany zdobią tutaj ludzkie kości i czaszki, które zostały pogrzebane w okolicach. Ciała najprawdopodobniej należały do ofiar dawnych wojen i epidemii. W widocznej części budynku jest ich około 3000, a pod podłogą zgromadzono aż 21 tysięcy czaszek, tworzących dwumetrowy stos. Poza kapliczką w Czermnej w Europie są tylko dwa takie miejsca. Obiekt pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Jeśli chcesz zobaczyć Krzywą Wieżę, a nie chcesz jechać do Pizy we Włoszech, to musisz wiedzieć, że w Polsce też taką mamy, w Ząbkowicach Śląskich. Wieża pochodzi z XV wieku i ma 34 metry wysokości. Warto tutaj dodać, że słynna Krzywa Wieża w Pizie jest tylko przechylona, a Ząbkowicka jest naprawdę krzywa. Ściany wyginają się i aby lekko złamane, efekt potęguje jeszcze odchylenie od pionu, wynoszące ponad 2 metry. Wieża udostępniona jest dla odwiedzających, na jej szczyt prowadzi 139 schodów. We wnętrzu także jest kilka atrakcji, jak na przykład maszyny do tortur. Pod aglomeracją krakowską znajduje się ponad 200 schronów, wybudowanych w czasach zimnej wojny na wypadek ataku atomowego na ZSRR i jego sojuszników. Wiele z nich jest dzisiaj zasypanych, ale przynajmniej jeden stanowi wyjątek w skali bodaj całej Polski.
został starannie odrestaurowany i zaaranżowany na ciekawą atrakcję turystyczną. Schron pod szpitalem imienia Żeromskiego w Nowej Hucie miał pełnić funkcję szpitala polowego, ale na szczęście nigdy nie musiał być użyty. Popadł w zapomnienie i ruinę, ale niedawno przeszedł na własność Stowarzyszenia Rawelin, które odtworzyło w nim kilka szpitalnych pomieszczeń. W czasie trwającej około godziny wycieczki możemy przenieść się do czasów atomowej histerii, zimnej wojny, obejrzeć w pełni wyposażoną salę operacyjną, aptekę, a nawet kąpielisko dla pacjentów. Wszystkich eksponatów można dotykać, a nawet używać, by przekonać się, jak działały. Gdańsko to fachowa nazwa dla wieży ustępowej, czyli takiego wychodka w średniowiecznych zamkach krzyżackich. Gdańsko zamku w Kwidzynie jest unikalne. To najbardziej spektakularna wieża ustępowa w całej Europie. Wznosi się na wysokość 25 metrów i prawie 9 metrów szerokości, ale most łączący ją z zamkiem jest rekordowy, ma aż 55 metrów długości. Jedno jest pewne, nocny spacer za potrzebą po chłodnym, kilkudziesięciometrowym ganku do przyjemnych nie należał. Podobnie jak wizyta w wieży po pierwszym rozbiorze Polski. Po 1772 roku zmieniła ona swoją funkcję z ubikacji na więzienie. Jedno jest pewne, z jednego i drugiego zastosowania człowiek wychodził stamtąd z ulgą. Na tym kończę pierwszy odcinek o ciekawych miejscach w Polsce. Już niebawem opublikuję kolejny film i odkryjemy kolejne miejsca. A jakie? Zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a o każdym nowym filmie dowiesz się pierwszy. Nie zapomnijcie także o polubieniach i napiszcie w komentarzach, jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, a na pewno zrobię o tym film. Dziękuję za każdy klik i pomoc w rozbudowie tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, piona!